Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mad Max. Kamera głupieje. Kamera, ustaw się proszę. O, pięknie, sam sojusznicze oboże dostarczyły mi żłom. Widzę się z wami zaraz po zakończeniu kolejnego odcinka. Niestety, gra nie pozwoliła mi się stąd wyfastrawelować, to jedno, nawet nie mogę stąd wyjechać, żeby chcieć pozbierać części do tych pozostałych projektów, więc póki co muszę niestety troszeczkę obejść się smakiem, jeśli o to chodzi. Przynajmniej dopóki prawdopodobnie nie wykonam tej misji dla Chumbucketa, która, jak nazwa sugeruje, prawdopodobnie umożliwi nam uratowanie pieseła. Ja tylko odpakuję sobie baterie, żeby je wsadzić do pada. Dobra. Teraz szybki reload. Jedna. Druga. Pyk. Dobra, działa. Pogadajmy z czumem. Recall our companion, Saint. The Dinky D? To ma świecę jako kolczyk wsadzoną. Nah, burnt to a crisp. No food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah, I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Dinky D. Wróć do pogorzeliska po kryjówce Chama i sprowadź psa oraz łazik z powrotem do twierdzy Jita. Łazik Chama i pies dodany do kolekcji pojazdów. To jest nagroda za tego poboczniaka. Misje na pustkowiach są opcjonalnymi historiami, które możesz kończyć w dowolnej kolejności. Tak, i... O, i u Jita jest też coś dostępne. Pięknie. O, teraz mi o posterunkach będziesz mówił? Serio? Mówiła, gro. To jest zagrożenie. Obozy. Dziękuję. To ja teraz sobie jeszcze wycofam. Bo chcę do... Dobra, dobra. Wszystko to obczaić. Dziękuję. Tak, tak, tak. Karoserie. De facto muszę tylko dwie karoserie jeszcze znaleźć. Nie, trzy. Dobra. Jit, jaką masz dla mnie misję? Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition. Co się stało? Always need ammo. Keep talking. Ktoś go przypiekł dla fan. War boys from Gastown are tightening the noose fierce like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Apetyt na proch. Jit chce uwolnić z rąk pracujących dla padliniarzy, handlarzy niewolników, więźnia potrafiącego produkować proch. Znajdź ich kryjówkę i uwolni porwanego. Nagroda projekt zbrojowni. Pięknie. Ciekawe, czy będzie mi to po drodze w sumie. No, znajdź ich kryjówkę. Dobra, nie, nieważne. Dobra, zobaczmy. Tutaj coś jest. I to jest to? Tak, to jest ta jaskinia. No to przy okazji się przejedziemy. Zaraz jak obczajemy to, tutaj możemy się fast travelnąć do balonika. Co? O fuj! Wypieprzaj, stąd gniją zębie! Jezus Maria, luma rypa skudny! Mogą jeszcze częściowo zszyty jeszcze. Sadomasa to gościu ma chyba dość mocne. Dobra. Tutaj... Kłeścik. Nie wyświetla mi się. To chyba muszę go jakoś aktywować. Chyba tutaj?
miejsca i co się odblokuje, odblokowało. Szczęki, ale szczęki już ogarnąłem. Czyli po prostu po tych zgonie z poprzedniego odcinka nie ogarnęło. Że już to sprawdzałem. Zobaczmy, misji na pustkowiach, Dinky D, pojść do kryjówki Chama. Okej, okay, nie jest to w ogóle oznaczone, czyli muszę po prostu sam sobie to zaznaczyć na mapie. Spoko. Skąd on zna w ogóle takie słowa? On jest tylko mechanikiem, a nie kaznodzieją. Serio, tak ładnie po prostu wjechałem, no. Jest pieseł! Found food and water too. Good dog. Dinky D's alive! I knew he would prevail. He's a survivor, that one. He's a good boy. Here. No i co? Pieseł przeżył. I'm taking it back to Jeet's fortress. Meet me there. Indeed, indeed, sight. I'll steer her safe. Okay, czyli ja jadę łazikiem, a Cham jedzie Magnum Opus. Spoczy. To jedyny minus jeżdżenia inną bryką niż Magnum Opus jest fakt, że nie jedzie z nami Cham Bucket. Przez to, jeśli to auto zostanie zniszczone, no to samo się nie naprawi. Pola minowe. Pies może wywężać pola minowe, których usunięcie zmniejszy poziom zagrożenia w regionie. Ej, zajebiście! A tu mam chyba... Mam dwa pola minowe tutaj do ogarnięcia. Okej, czyli będę się musiał przejechać tym łazikiem. Trochę. A, i tutaj też nie ma dopalacza. Kurde. O! W sumie mam tutaj pole minowe zaraz po drodze. Pies wywężył w pobliżu pole minowe. Jedź w wskazanym przez niego kierunku, żeby tam dotrzeć. Okej, okay, mam na mapie nawet oznaczone to pole. Okej, okay, a czy jest w stanie wywężyć też miny? Żebym ja mógł je na przykład rozbroić? Okej, okay, mina znaleziona. Rozbrajamy. Amunicja do strzelby, poważnie? Za rozbrojenie mi dostałem amunicję do strzelby. Zajebiście. Dobra, gdzieś do przodu muszę jechać. Trochę w lewo. Dobra. Jak pojadę wystarczająco blisko, to widzę sama... Gra mi sama oznacza w ogóle taką minę. Dobra, i jeszcze jedna mi została. Do znalezienia. Aby to pole minowe... rozbroić. Okej, ciągle do przodu. No i okej. To wysiadamy i żegnamy się z tym polem. Kurde, ale czy w policji... Max, wiem, że był policjantem. Kurde, no i full mamy niestety amunicji. Znaczy, stety, bądź niestety. Okej, czyli mogę mieć łącznie 6 pocisków. 2 w magazynku i 4 przy sobie. Tutaj, niestety to jest wróg. No, teraz tego praktycznie prosta droga do Jeeta mnie czeka. A jako iż zagrożenie zostało przeze mnie dość mocno tutaj uszczuplone, to też nie powinno to być zbyt długie.
Tyle ten gościu będzie mnie teraz gonił. No dawaj. O ty dziadu! No, dawaj łeb, dawaj łeb. Gdzie masz ryj? Nie z tej strony niestety. Znowu ten durny trigger, no. A on się chowa, dobra. Sobie myślę, dlaczego nie ten? Dlaczego go nie umiem strzelić? Nadciąga burza! Pięknie! Oj, chociaż nie pięknie, bo nie mam harpuna. To nie, no to nie, no to spieprzam w takim razie. Żegnam. Kurde, cieszyłem się, bo chciałem, mogłem wykorzystać harpun, żeby pozdobywać trochę złomu. Bo w burzy kryją się skrzynki, których kiedy się zniszczy, to w środku są kawałki złomu po aż 100 sztuk za jeden, a są tam aż 3. I to jest zajebista rzecz. Ale niestety... Oj, leci burza. Zobaczymy, czy zdążę... O nie, nie, chyba nie zdążę, chyba nie zdążę. Chyba nie zdążę dojść przed burzą do twierdzy. Ale może chociaż zobaczyć, jak to wygląda. No, burza zaraz mnie dogoni. Oj, już mnie dogoniła. No, totalnie nic nie widać i jeszcze walą pioruny na oślep. Trochę jak w tym, jeden z tych pierwszych obozów. Ej, ty, czekaj, 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 skrzyneczka. Oj. No. Będzie? No, trochę się nie udało. Okej, ale zatrzymała się. Oj! Dobra, niestety ja też oberwałem przy tym. Chyba, czy uda mi się ją zniszczyć? No, chyba nie bardzo. No nie, tak średnio, czyli muszę ją zniszczyć strzałem. A to się niestety wiąże z ryzykiem, że zawartość trochę się rozwieje, ale na szczęście nie tym razem. To poproszę o darmowe 300. Może tak? 360. Ła! 360 sztuk złomu nawet, dzięki ulepszonej niedawno zdolności. Ej ty, dobra, to dawaj. Jedź, 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 jedź. Może się uda zgarnąć jeszcze pozostałe skrzynki, bo są chyba 3 na całą burzę. Nie mam niestety dopalacza, ani harpuna, który pomógłby mi unieruchomić. Dopalacz mógłby mi dojechać szybciej, a harpun unieruchomić w ogóle te skrzynki. Ale jakoś sobie trzeba radzić. Okej, już ją widzę. Ciekawe, jakby sobie złożył ekipę sprzątającą, to czy ona by z automatu mi to zbierała? Okej, teraz... No kurde, serio spudłowałem! Ej, no stój! Ale nie ty, łaziku, tylko ta skrzynia! O nie, jeszcze przed obozem jestem. Jeszcze przed obozem jestem. Pięknie. Aha, no XD. No, otwórz, otwórz. Raz, dwa... Nie no, chyba sej... Chyba sej jaja robisz w tym momencie! Obok jest burza! Stoję w środku pieprzonej burzy piaskowej. A snajper mnie zauważył. Jakim prawem? No for fuck's sake, powagi trochę. I teraz niech zgadnę. Złom się nie zaliczył. No, super. A nie, okej, dobra. Złom się zaliczył, ale... Muszę jeszcze raz jechać po łazik. Okej, tyle dobrego. A to nawet bardzo dobrze. Bo mogę dzięki temu ulepszyć sobie harpun na 4 poziom. Miałem poczekać na te upgrade, ale w sumie dopóki nie znajdę karoserii, no to nie bardzo mam na co innego to wykorzystać, więc... Harpun level numer 4. Hak na felgi. Mogę niszczyć umocnione... Czemu tu jest podwójne U? Umocnione konstrukcje i... Odrywać opony. Pięknie. Tutaj 400 sztuk... Czemu to kosztuje tylko 400? Tu 900, a tu 400? Co, czemu tu jest taki koszt? A tutaj za 1000! The fuck? Dobra, nevermind. I tutaj jest... Jeszcze do obniżenia zagrożenie. No to troszkę potrwa. No, troszkę w cudzysłowie.
Kurde, jakbym jeszcze rozwalił jedną skrzynię, to byłbym w stanie autentycznie ulepszyć sobie tego. W ogóle nie ta opcja. Ej, do zebrania co jest? Strzępki historii. No czemu to jest, zaznaczone jako niesprawdzone? Kurde, nie czaję. Dobra, jazda. Jedźmy po łazik, ale myślę, że teraz zajadę tam, ale wam to wytnę. Bo jeszcze chciałbym te drugie zadanko dla Jita sobie ogarnąć. To trochę nie wyszło. A żeby zaoszczędzić na tym czas, to właśnie wytnę tę podróż. Bo wątpię, żeby druga burza piaskowa miała miejsce w tak krótkim czasie. Ale powiem wam, że dwa razy poza nagraniem mnie Chumbucket trollował, bo walnął, że zbliża się wielka kurzawa, czyli właśnie burza piaskowa. A dobra, już piesek jest w wozie. Że zbliża się burza piaskowa, a burza nie nadeszła. No i zostałem strollowany przez grę. Albo po prostu coś się zepsuło i skrypt się nie wczytał, żeby pojawiła się burza. Tak, tak, pies może wyłączyć pola minowe, świetnie. A właśnie, zaliczyło mi to pole? Zaliczyło, okej. Okay. Czyli w tym regionie jeszcze jedno pole minowe, jeden konwój i chyba jeden obóz. Został mi do zniszczenia, tylko teraz trochę mnie boli fakt tych straconych naboi. Chyba zużyłem chyba 3 naboje do strzelby, żeby zniszczyć te skrzynie. Co myślisz, że zostało w sumie? Nie chcę szybkiej podróży ani nic. Aha, super, dopóki jestem w niego gościu goni, to nie da mi sprawdzić mapy. Bum! I tyle pana widzieli. Dobra, teraz mogę? Teraz mogę. Aha, a no tak, jeden obóz. Ten obóz ogara mi jeszcze został. To jest, myślę, dość ważne. Dobra, znajdź karoserię. Okej, no karoserię mam oznaczoną w tym punkcie, ale prowadzi mnie do twierdzy, co jest bardzo fajne. Nie, czekaj chwilę. Dobra, stój. Jedź za oznaczoną drogą, bo to się inaczej skończy tym, że dojedziesz nie w to miejsce, w które byś chciał. Okay, jeden pocisk do strzelby mam, a miałem przed chwilą 6. No, wykręcaj. Teraz byłoby fajnie znaleźć jakieś pole minowe na 3, bo wtedy bym sobie fajnie uzupełniał amunicję. No, ale teraz to już tak w miarę prosta droga do Jita. Tutaj... No, dosłownie jeszcze zakręt 2 i jesteśmy na miejscu. To było fajnie też się poruszać po asfalcie, bo to daje też lepszą przyczepność, a co za tym idzie, szybciej jadę. Słyszałem snajpera. No. You leave him alone. Dinky D's a friend. He's not for eating. We need to find a safe place for you to stay, Dinky D, and keep these savages at bay. I'll put something together. Okej. Okay. Zdobądź łazik Chama oraz psa, by móc bezpiecznie znajdować na pustkowiach pola minowe i miny. Dobra, zbuduj budkę dla psa, czy tam budę. I chyba ją zrobimy z tego. Z jakiejś starej beczki. Przysługa dla Jita. Pięknie. Misja na pustkowiach ukończona. Dinky D, dostarczyłem psa i łazik Chama do twierdzy Jita. Podejrzewam, że się tam przydadzą. Odwrócenie uwagi. No dobra, kolejne mi achievementy wpadają.
Pies niegdyś był własnością Skrotusa, to jeden z nielicznych czworonogów, które nie zostały zabite dla mięsa. Służył Skrotusowi jako ogar wojenny. Gdy Max pokonał go na dachu Landmovera, Skrotus wpadł w furię i wygnał go na pustkowia, skazując na pewną śmierć. Ciężko mówić o pokonaniu, Max go po prostu od siebie odepchnął i nie dał się mu ugryźć zbytnio. A Skrotus go nie wygnał, tylko go kopnął, albo właściwie chyba złamał mu łapę, po czym go wypierdolił z Landmovera. Tak więc ja się nie żałuję w ogóle, że Max wjebał mu tę piłę między po prostu środek mordy, nie? Mam tylko wrażenie, że gościu niestety, ale chyba to przeżył, bo w tym uniwersum już nie takie rzeczy ludzie przeżywali. I to jest pojebane. Dobra, wyjechaliśmy. To teraz tak, oznaczyć sobie tę trasę i jedziemy z tego punktu. Dobra, już jesteśmy. To do autka, tam już mamy, widzę, cel, z daleka widoczny. No to jedźmy. Trochę na skróty. Ty, jaką 360 odwaliłem! A ponoć takie rzeczy tylko z deskami można robić. A ja co? A ja co zrobiłem autem? Cudne. What can you tell me about it? I don't know. Too many nooks, tunnels, and dugouts to say for sure. Better find the right one. No, byłoby warto. O, przy okazji mamy dwa spotkania. Jedno z questem, jedno z informacjami pewne na temat tego obozu. Jedno i drugie bym obczaił, ale to z informacjami bardziej, bo to jest tylko gadu-gadu. Ten durny triggerze, przestań mi się blokować, no! Dobra, to ja wyskakuję, czam łata autko. O, jeszcze amunicja, pięknie. Jeden pocisk. Pogadajmy. See that? They say the husk lying there fell from the sky. Now the Mad Lord Scrotus has ordered his sick pups to set up their camp there. I know they've a hidden treasure just around the what's it called? Wing. Ciekawe. Rdzawy ptak. Obóz ten zbudowano wokół wraku samolotu. W pobliżu skrzydła znajduje się tajna skrytka. Słaba obrona przedpola i brak bramy. W górnym obszarze znajdziesz część do projektu. Pięknie. A jaka to część projektu? Farma czerwi. Zajebiście. No, to jest to kolejna rzecz, którą mogę na własną rękę ogarnąć. I którą w sumie zrobię, no bo jak mówiłem, no czyszczenie tych obozów to nie jest coś mega pasjonującego. Chyba tylko obozy ogarów będę wam pokazywał, bo to jest, są takie większe obozy, którymi warto się naprawdę zainteresować. Bo po pierwsze, dają nam kolor karoserii, mniej ważne. Po drugie, pewno będziemy walczyli z tym całym ogarem, który na pewno jest czymś w rodzaju bossa. Albo chociaż mini bossa. Dobra. O, jeszcze straszak. No. Jezus, czemu? Czemu ja ciągle zapominam, że Y wyskakuje z tego cholernego auta, a nie włączam dopalacz jak w Batmanie. Kurna. Powiedziałem sobie, że no w sumie to się jeździ trochę jak Batmobilem. I co? I teraz ciągle dodaję sobie, chcę wciskać sobie dopalacz pod Y-kiem. A nie tam, gdzie powinienem. Czyli pod X-em. Dobra, to mi się nie uda. Cofaj, 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 cofaj. Dobra, tam muszę jechać po karoserię, ale ja chcę jechać w tamtym kierunku, tylko przy okazji bym obczaił sobie jeszcze tego straszaka, tylko żeby to zrobić, to muszę tam wskoczyć. To jakiś obóz, ale to już sam sobie załatwię. Dobra, jebać to. Jedziemy dalej, nie traćmy czasu. Bo tak czy siak wszystkie te straszaki zniszczę. Oh,
No co ty nie powiesz? A propos, jest snajper. Nie wiem dlaczego teraz próbował w ogóle do mnie strzelać, no ale spoko. Pięknie, zabójstwo przy ścianie. Amunicja snajperska. Nie wiem czy ja teraz mam, będę miał gdzieś pokazać informację, że dzięki zdolności znalazłeś więcej amunicji. Jaskinia ludziowa. Dlaczego się tak baguje w ogóle cała ta całe te kompendium, jak chcę przez Selecta. Zajebiście. Jak chcę przez Selecta wejść do opisu. Nie rozumiem tego akurat. Kurde, nie udało się zrobić idealnego bloku. O, tu już wyszedł. Poszła rączka. O, trochę przesunąłem się z tym, ale niech będzie. Tutaj łup, 6 typ złomu. No i ulepszona broń. 6 pak ze złomem tutaj się znajduje. Pokonaj 5... Ała! 5 przeciwników bronią białą. Okej, okay, mocno mi to widzę spowolniło. I nie mogę tego rozbroić. Ale może mogę ich w to wpakować. Byłoby to dość ciekawe. No, dawaj. Albo złom, albo typów. O, mam jedno i drugie, pięknie. Dawaj, trzepiemy tą pałą. Okej, okay, pała poszła się pierdolić. Szkoda. Okej, okay, trochę złomu. Jeszcze więcej złomu. I broń biała. Pięknie. W górę. Typy, złom. Jedno i drugie. Typy. I złom! No nie no. Okej, okay, widzę też gzymsy są oznaczone. A w ogóle jeden spadak debil, a drugiego ja zepchnąłem. No to zajebiście, widzę inteligencja przeciwników wysoka. Bo chyba jakieś, ja chyba jakieś procentowe w ogóle mam te... Z tej silnej woli, mam jakieś procentowe znajdowanie złomu. Okej, okay, a tędy? Okay, tu jest jakieś przejście. No, jest wasz, dopóki go wam nie zabiorę. Wtedy jest mój. Nie czekaj, ja się chyba cofam teraz. No, a może nie? No, dawaj, dawaj. Ty zginął, frajer, od własnej pułapki. Jak nie trzeba być Janem, żeby we własną pułapkę wejść. Pięknie. Dobra, bierzemy tę broń, póki jeszcze jest zdatna do użytku. Dobra, gdzieś tu jeszcze jest jakiś koleś, bo ewidentnie ma coś do powiedzenia. Nie, nie chciałem tego upuścić, bierz to. Dobra. Dobra, i zatoczyłem właśnie kółko. Powiedzmy. I tamtędy jakbym poszedł, to wrócę się do auta. Dobra, czyli wracam teraz tędy. Złomu mam połowę. Ciało już zniknęło, XD. Tu jest kolejna pułapka. Ale tamtej już nie wykorzystam. Co oni mnie przez ściany widzą, czy oni mnie po prostu słyszą? Dobra, nieważne. Lećmy do celu misji. O. O, i tu jest akurat chyba cała reszta złomu. Pięknie. Au. Ale nie jego! Tego!
No, kurde, akurat. No ej, no miał być unik. Znaczy unik. Pięknie, idealny brok. Brok, tak. Idealny blok, a co za tym idzie, odebranie broni. Kolejny skill out, który sobie odblokowałem. Dobra, widzę, on ma chyba... Okej, zabiłem typa. Tak, on ma taki konkretny ruch, kiedy broń ma zostać zniszczona. Takie po prostu mocniejsze walnięcie z nadgłowy, kiedy potem broń jest zniszczona. No już chyba nie ma co je podnosić. Nie, nie to. W górę, żeby wypić. Zregenerować przy tym zdrowie. Przeszukać trupa. I napełnić manierkę. No, tutaj wody było mało, ale dzięki zdolności zdobyliśmy o 40% więcej. Co prawie napełniło mi manierkę. I heard tell there's one who knows how to cook powder here. And if I was that one? I'd get you out of here. Are you him or not? Yes. Yes, I am. Seeing as you killed those two who fed me. They call me Blaskap. Hail from the Bullet Farm. Okej, farma ołowiu to jest chyba fabryka, w której... Czy fabryka, czy w ogóle... Taka większa miejscówka jak Gastown. Get yourself to Jade's Lighthouse. They're waiting for you. W której jest pichcony właśnie proch i ogólnie amunicja. Apetyt na proch. Kapiszon został uwolniony i jest w drodze do Jita. Wspólnie będą mogli rozpocząć produkcję prochu. I projekt zbrojowni dostępny. No to pięknie. Tak na koniec odcinka. O, jeszcze kolejna misja jest do niego, u niego dostępna. Świetnie. To akurat dojedziemy, zrobimy projekt i jeszcze przy okazji zajmiemy się tym. Dobra, wait, którędy ja tędy przyszedłem? Chyba tędy. Muszę też sprawdzić. Tak, tędy przyszedłem, czyli być może jak teraz się cofnę kawałek tą drugą ścieżką, to może tam będzie ten ostatni złom. Bo tu niestety, bądź niestety były tylko dwie paki złomu, a ja potrzebuję jeszcze dodatkowo jednej, żeby mieć to w 100% wyczyszczone. Tutaj... A nie, tu już się cofam. Kurde, no to gdzieś ominąłem tę jedną. Ajajaj. Teraz będzie szukania. 33 minuty. U mnie na zegarku. Gdzie może być ten złom? To jest dobre pytanie. Tutaj... Nie, no to już jest wyjście. Chyba, że przed wyjściem to jest gdzieś jeszcze schowane? Może tutaj? Nie. Niestety, ale nie. No dobra, trudno. Później to jak... Później sam to znajdę. To jest spotkanie łupów, porozmawiaj i połóż mu z pewnym zadaniu. A to może innym razem. Straszak to też sam zrobię. Dobra, lecimy do Jita. Pogadać. I wybudować zbrojownię. I do... To pięknie, jeszcze... No pewno, że może. We know how to cook that powder, but we don't have the makings. I got coal, but sulfur? You gotta recon a source for that. And then, something that we can't mine. Salty peat. Gotta farm that. Grows in pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner, you get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got.
You need more, you get me more sulfur and peat. Skarpetra, a nie saletra, aby? Z prochu w proch. Jit potrzebuje więcej saletry. No chyba, albo on to przekręcił, albo tak se to nazwał. Więcej saletry i siarki, by zwiększyć produkcję prochu i rozpocząć handel z krwistobrodym. Tę pierwszą można wydobyć z gnijących ciał, drugą zaś z kominów wulkanicznych. Znajdź i oznacz źródła obu surowców. Nagroda projekt zbrojowni? Już myślałem, że mu tym strzeli w twarz, nie? No i pięknie, dobra. Czyli musimy oznaczyć pierwsze i drugie źródło salety, ta jedna część do złomiarzy. Okej, widzę, że na niebiesko są. Okej, widzę, gościu też nie ma ręki. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, jak on ją stracił. Dobra, zbudujmy ten projekt i poproszę moje ammo. Pas amunicyjny Maxa zostaje automatycznie napełniony po wyjściu do twierdzy. Bueno. O! Ty, co jest? Jakaś cutscenka. Powiedzmy. Rozbudowano twierdzę, okej. Okay. Nie do końca wiem, co się zmieniło. Komplet amunicji, pięknie. Poziomy twierdzy. Twierdza będzie się porozrastać i podlegać udoskonaleniu w miarę budowy kolejnych projektów. Zrealizuję wszystkie, żeby zobaczyć twierdzę w pełnej krasie. No dobra. A czy mogłem jeszcze jakiś projekt na przykład zrobić? Tutaj coś jest. To jest co? No, aha, dobra, to są... Czyli tutaj pewnie będzie magazyn, żeby dostarczyć złom. Pewnie będzie mały, średni i duży, jak znam życie. Oj, troszkę złomu na to pójdzie. A tak a propos złomu... O, padliniarze... A, tarczownik padliniarzy tym razem. 463. No to pięknie, mogę sobie pozwolić na upgrade harpuna? Nie, nie mogę. Bo jeszcze nie obniżyłem zagrożenia. Ale mogę sobie... Nie, też snajperki nie ulepszę, kurde! Karoserię muszę znaleźć. Aha, tutaj brak ma być tych, ale jakby to jakbym miał te kolce, to niczemu to nawet nie wadzi, więc ja bym sobie to zostawił. No dobra, a właśnie felgi mogę sobie zrobić, pięknie, to poproszę za 300 złomu. Być może trochę głupota, że je zdałem, no ale... A i w ogóle potrzebowałem ich do waleta, a to nawet świetnie, że wziąłem. Chyba. To jest co? Szprycha. To chyba, a to jest na innej karoserii chyba. Kościokuł. Złodziej dusz. Trumna. Kolec prawości. Demon prędkości. Krwawy anioł. Aurelian czujny. Ciekawe. O, to ma chyba najwyższe możliwe przycieranie. Jeśli dobrze poznałem po wyglądzie. Srebrzysty kawaler, prawo wojny, władca szos, maszynka do mięsa, cudowny cień, tytan cnoty, maniak prędkości i to tyle. Ale Teo chyba wymaga silnika V8, coś mi się wydaje. Brakuje mi 4 części. Silnik niby mam na zielono, ale raczej nie mam go takiego, jaki być powinien. Ile? Ej, wy to widzicie? O, nice. Żeby być najlepszy silnik V8, muszę wyzerować zagrożenie uspojówki. Nieźle. U krwistobrodego na V6 muszę do drugiego poziomu. U spojówki muszę je totalnie wyzerować. I jeszcze będzie mi to kosztowało 4100 sztuk złomu. I plus dodatkowo poprzednie upgrade'y. To jest przejebane. Tutaj krwistobrody. Masakra jakaś. Dobra, mogę już? Nie, wciąż nie mogę, bo ciągle trwa ta
misja fabularna. Ale dobra, teraz przynajmniej mogę zebrać karoserię i się jakoś nią zająć, tak więc ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale, w którym złożymy tego archanioła, bo w końcu będę miał z czego. Ode mnie to tyle i do usłyszenia. Cześć.